Cześć kochani, dziś chciałam Wam pokazać, jak zrobić trójkolorowe, trójkątne kolczyki z koralików Toho. Pokażę Wam to na największym rozmiarze tych koralików, dzięki temu będzie dobrze widać. Nawlekam trzy koraliki, każdy w innym kolorze. Wbijam igłę w pierwszy koralik w przeciwnym kierunku niż wystający sznurek. Tworzę coś w rodzaju kółeczka. I teraz pomiędzy koraliki, w tą przestrzeń pomiędzy, będę wkładać po dwa koraliki. Nawlekam czerwony i kobaltowy. Jak widzicie, są w tym samym kolorze jak te, które utworzyły kółeczko. Wbijam się w kobaltowy koralik i przeciągam sznurek. Korale w tych samych kolorach sąsiadują ze sobą. Teraz kolejne dwa korale, które wypełnią tą przestrzeń. Tym razem najpierw kobaltowy, następnie turkusowy koralik. Kolory się zgadzają. Wbijam igłę w turkusowy i przeciągam sznurek. Podciągam i układam koraliki. Nie może być luzu pomiędzy nimi i muszą się odpowiednio ustawić. Tak to powinno wyglądać. Teraz kolejne dwa. Najpierw turkusowy, następnie czerwony. Wbijam się w czerwony koralik i przeciągam sznurek. Koło się powiększa, właściwie już widać tworzący się trójkąt. Żeby zacząć następne okrążenie, muszę przejść do wierzchołka trójkąta. Ten moment jest bardzo ważny. Za każdym razem, gdy zrobię okrążenie, będę przechodzić o jeden koralik dodatkowo, żeby znaleźć się w wierzchołku trójkąta. Teraz mogę zacząć kolejną rundkę, dokładając kolejne dwa koraliki w czerwonym i kobaltowym kolorze. Tak powinno to wyglądać. Sznurek wychodzi z drugiego koralika i mam tu taką szczelinę, taką lukę, w którą wejdzie pojedynczy koralik. Nawlekam kobaltowy i wbijam w ten wystający koralik. Omijam jeden, ten, który znajdował się jakby poniżej, który utworzył tą lukę. Jeśli znacie ściek peyot, to na pewno widzicie podobieństwo, właśnie tak się go tworzy. Koraliki układają się jeden niżej, drugi wyżej, trochę jak w szachownicy. Znajdując się na wierzchołkach trójkąta, będę dokładać dwa koraliki. I znów taka sama sytuacja. Sznurek wystaje z drugiego koralika, kolejny sąsiadujący tworzy zagłębienie i w to zagłębienie pójdzie turkusowy koralik. Przechodzę do wierzchołka trójkąta. Tutaj dokładam dwa korale, turkusowy i czerwony. I znów ta sama sytuacja. Zagłębienie, które wypełniam czerwonym koralikiem. Jak widać, zrobiłam już całe okrążenie i teraz, żeby rozpocząć kolejne, muszę przejść jeszcze o jeden koralik. Sznurek musi wystawać z wierzchołka tego trójkąta. Pewnie już wiecie, co będzie dalej. Dokładam czerwony i kobaltowy. I teraz, przy kolejnym okrążeniu, powstały dwa zagłębienia, nie tak jak wcześniej jedno. Ten bok trójkąta będzie się powiększać z każdym okrążeniem i tych luk będzie coraz więcej i będę dokładać po prostu coraz więcej koralików. Natomiast na wierzchołku zawsze będę dokładać dwa koraliki. I znów ta sama sytuacja, dwa miejsca na turkusowe koraliki. Na czubek idzie turkusowy i czerwony. I ostatni bok trójkąta, tu też znajdują się dwie luki i w te luki wkładam czerwone koraliki. Ponieważ jest to koniec okrążenia, wbijam się od razu przez dwa koraliki. Wcześniej pokazywałam, najpierw wbijam się w jeden, potem w drugi i przechodziłam do wierzchołka. Tutaj to zrobiłam za jednym zamachem. W ten sposób można zbudować dowolną wielkość trójkąta i to Wy decydujecie, jak duże lubicie nosić kolczyki. Tu widać, że na każdym z boków trójkąta są cztery luki, które powinnam wypełnić. Ja jednak kończę, to będzie ostatnie okrążenie, już poprzestaję na tej wielkości trójkąta. Dokładam ostatni czerwony korali i przechodzę przez dwa kolejne, tak żeby sznurek znajdował się w wierzchołku trójkąta.
wykonuje w dokładnie taki sam sposób drugi trójkąt tej samej wielkości, to jest ważne. I teraz będę chciała je połączyć razem. Żeby to zrobić, potrzebuję coś w rodzaju łącznika i będą nim żółte koraliki, które dokładam w luki pomiędzy koralikami, w tym jednym trójkącie, tylko w jednym. Wszędzie tak samo. Na wierzchołkach trójkąta także teraz przypada tylko jeden koralik. Zrobiłam rundkę dookoła, wszędzie znajdują się żółte koraliki. Teraz trzeba zrobić coś z tymi dętającymi sznurkami. One nam już nie będą potrzebne. Nie mogę ich tak po prostu obciąć, bo spruje mi się cały trójkąt. Przechodzę więc sznurkiem, przebijając się przez koraliki do środka trójkąta, gdzie znajduje się drugi koniec tego sznurka. Teraz mogę obydwa końce związać dwa razy. Robię taki klasyczny supełek. A następnie, by go ukryć, przebijam się przez sąsiadujące dwa koraliki. Mocno zaciągam sznurek i teraz obcinam wystające sznureczki. Już nie mamy przeszkadzających nam sznurków, mogę więc zszyć ze sobą dwa trójkąty i będę tu korzystać ze sznurka, który znajdował się przy tym drugim trójkącie, ponieważ nie obcinałam tego sznurka. Składam razem dwa trójkąty i za każdym razem wbijam się w te koraliki, które wystają z rzędu, raz w żółty, raz w turkusowy. Przechodzę z jednego trójkąta do drugiego. Przy pociągnięciu sznurka widać, jak żółte koraliki wchodzą pomiędzy te turkusowe. Żółte wystające korale muszą wejść pomiędzy turkusowe, tam gdzie znajdują się te luki. Tak samo należy przeszyć wszystkie boki. Żółty koralik z wierzchołka trójkąta musi wejść pomiędzy kobaltowy i czerwony z tego drugiego trójkąta. A te żółte koraliki muszą wejść pomiędzy czerwony. Tak wygląda zszyty ze wszystkich stron trójkąt. Teraz trzeba zakończyć sznurek. Przebijam się do koralika poniżej. Staram się wbić pod sznurek i przyciągam igłę, tak by sznurek utworzył pętelkę, czyli nie zaciskam do końca. Przechodzę igłą przez pętelkę i zaciskam. Teraz wbijam się w koralik, który znajduje się poniżej i powtarzam całą czynność. Robię pętelkę i zaciskam. Przechodzę do następnego koralika i teraz mogę mieć pewność, że po obcięciu sznurka trójkąt mi się nie spruje. Tak prezentuje się skończona praca. Tu wystarczy zamocować bigiel. I już kolczyk gotowy. Tak wygląda kolczyk wykonany z koralików ósemek w kolorystyce Rasta. Za pomocą kółeczka montażowego podczepiłam sobie do niego bigla angielskiego. Jak to zrobić, pokażę na innym kolczyku. Rozchylam kółeczko, przekładam przez koralik, który znajduje się na wierzchołku trójkąta. Następnie przekładam bigiel, tutaj akurat używam klasycznego. Zamykam kółeczko i kolczyk gotowy. Tu widać, że inaczej dobierałam kolory tych koralików i dlatego powstał inny wzór. Możliwości jest wiele, natomiast chyba najłatwiej zacząć od tych trójkolorowych, nie będą Wam się mylić koraliki.
Życzę Wam miłej zabawy, mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Pozdrawiam Was serdecznie, zaglądajcie do nas. Do zobaczenia.